Ma pan jeszcze 5 minut. Oczywiście, bardzo proszę. To pan senator w ramach repliki mniej niż 5 minut. Ale podejrzewam, że ta replika wzbudzi następne repliki, panie senatorze. Nie, niekoniecznie. Otóż, ponieważ tu nawiązano do rolnictwa i do dopłat, to ja chcę powiedzieć tak, że można oczywiście rozpatrywać poszczególne kwoty i dyskutować, czy one nie są za małe, czy to jest sprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba jednak spojrzeć na to, co się stało w polskim rolnictwie i z polskim rolnictwem po wejściu do Unii Europejskiej. Otóż produkcja tego rolnictwa na eksport radykalnie wzrosła. Radykalnie. Dlaczego radykalnie wzrosła? Ano dlatego radykalnie wzrosła, że cła zostały zniesione, a koszty w polskim rolnictwie, oczywiście ze względu na tanią siłę roboczą, ale także ze względu na tańsze niektóre inne czynniki produkcyjne, są znacznie niższe. I dlatego Unia nie mogła nam przyznać 100% dopłat takich jak u siebie, bo gdyby takie przyznała, to by sobie strzeliła w stopę. To znaczy wtedy by się okazało, że polskie rolnictwo jest w stanie w ogóle zalać wszystkich. No już koszt byłby tak niski, że w ogóle nie ma o czym mówić. Więc dzisiaj oczywiście ja nie neguję dyskusji dzisiejszej, w jakim tempie, co, bo to trzeba badać, te wydajności pokrywać, tylko zwracam uwagę, jak to było na samym początku. Natomiast już na koniec zupełnie to trochę żartobliwie, jak słucham pana senatora Pęka, to rozszerzam grupy, które wymieniłem na początku, wtedy, kiedy byłem sprawozdawcą mojego wystąpienia, mianowicie jakie są w Polsce grupy obywateli, jaki jest ich stosunek według stosunku do euro. Powiedziałem, są euroentuzjaści, zaraz, potem tacy, co trochę później, tacy, co jeszcze później i tacy, co wcale, no i jeszcze są inni. I do nich zaliczam właśnie szanownego pana posła senatora. Mianowicie to są tacy, których jak pytają, czy jest pan za przyjęciem euro, on odpowiada tak w każdej ilości.